Ejka, witajcie. Żeby dostać wymarzoną pracę na spawanie, może nie wymarzoną, ale jakąkolwiek pracę jako spawacz, główne dwie rzeczy, takie jak certyfikat aktualny i CV, gwarantują Wam praktycznie tą pracę. Wiadomo, jakieś 10% na tą całość składa się rozmowa kwalifikacyjna, taka wstępna z osobą, która rekrutuje na dane stanowisko. Przy wyjeździe na zagranicę, no wiadomo, trzeba wykazać się znajomością, jakąkolwiek znajomością języka obcego w danym kraju, bo w zależności od tego, czy jedziecie do kraju anglojęzycznego, czy niemieckojęzycznego, czy po francusku musicie rozmawiać, będą wymagać od Was właśnie znajomości tego języka. Aczkolwiek zdarzają się czasami wyjazdy za granicę bez znajomości języka, gdzie często, jak Wam mówię, nie warto jechać, bo warunki socjalne, jak i finansowe, raczej nie są zachwycające. Ale nie dzisiaj o tym będę w tym odcinku mówił. Dzisiaj chcę właśnie powiedzieć, że jeżeli spełnicie te wszystkie warunki, jeżeli uda Wam się dostać tą pracę, to jadąc na daną robotę, będziecie musieli w zakładzie zrobić próbki spawalnicze przed przystąpieniem do pracy. I to jest praktycznie najważniejsza rzecz w całej tej rekrutacji, bo co z tego, że Was przyjmą, że będziecie bez pokazania tego, co potraficie, przyjmą Was, jak nie zdacie próbek. No i dzisiaj właśnie pokażę Wam, powiem Wam właśnie, opowiem o tym, jakie najczęściej będziecie spotykać się, jakie wymagania mają firmy, żeby właśnie, jaką próbkę trzeba zrobić, żeby dostać się na dane stanowisko. Najczęściej musicie sobie zadać pytanie, na jak bardzo, na jaką robotę jedziecie, bo właśnie, jeżeli pojedziecie do takiej zwykłej pracy, takiej, no zwykłej, no ja to tak dziwnie mówię, ale jeżeli będziecie nic robić, rzeczy, które nie są za bardzo skomplikowane, na przykład będziecie spawać całe te konstrukcje hali, te wszystkie filary, heby, często nie spotykałem się właśnie, żeby chcieli Bóg wie jaką próbkę. A tu Wam będę dzisiaj rysował na tablicy, jak zwykle, na mojej tablicy. Czekajcie, tutaj wezmę tego. Ja to parę razy się spotkałem, bo spawałem osobiście właśnie halę. Fajna robota, to nie trzeba nawet myśleć, zamyka się głowę. Wyłącza się całkowicie i po prostu jedzie. Nic skomplikowanego, znowu tu się to światło będzie odbijać, ale pozrobimy tak pod kątem, będzie lepiej. A poczekajcie, może wyłączę tą od frontu lepiej. Nie, to ta boczna będzie świecić. Dobra, mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć, jak nie, to będę zwykłą, taką najzwyklejszą próbkę, dwie blachy złączone w pachwinkę. Najczęściej jest spawanie czwórki, ewentualnie siódemki, czyli na trzy razy. Zróbmy tak. A będzie równe 4, albo A będzie równe 7. To są 6-7. To jest standardowa próbka, którą wymagają właśnie przy takich mniej skomplikowanych rzeczach, jak na przykład właśnie tak jak powiedziałem, konstrukcje hali, gdzie często właśnie są tylko połączenia pachwinowe, nie wymagają żadnych jakichś wydziwnych próbek, żeby po prostu się tam dostać. Często się zdarza tak, że nawet nie robi się tej próbki, bierze się na robocie, daje gościu, żebyście tam kawałek gdzieś przejechali i dzięki temu dostajecie pracę. Ja osobiście tak kiedyś miałem. Nawet kiedyś pojechałem, słuchajcie, spawałem te naczepy do tirów, naczepy samochodowe, takie duże, no duże. Straszna robota, to Wam kiedyś właśnie nagrałem filmik, że to najgorsza robota w moim życiu. I to tam właśnie nawet nie wymagali, dał gościowi, znalazł gdzieś w złomie dwie blachy, złączył je właśnie, tego je złączył w pachwinę, kazał mu przejechać.
czwórkę czy tam piątkę i dobra, do roboty. Górka zaczyna się, kiedy już chcecie pojechać wyżej. Aha, tutaj nie zapomniałem, żeby tam, bo niektórzy będą chcieli, no to pozycja PB naboczna. Dalej właśnie górka się zaczyna, kiedy będziecie już startować wyżej. Na przykład na stocznie. Na stoczniach już wymagają dużo, dużo trudniejsze próbki. Często właśnie, no, praktycznie zawsze się spotkałem, żeby za granicą, żeby to była pozycja w pionie, czyli PF. PF na PM przetop, czyli dwie blachy, jedna i druga, wiadomo, pomiędzy około 3 mm szczeliny. Najczęściej w Polsce właśnie robiło się, że były dwie blachy sfazowane. Tutaj, o, pokażę tu Wam z boku. Z boku Wam pokażę. Chodzi mi o coś takiego, że w Polsce najczęściej takie coś chcą, tak? Sfazowane. To jest tylko obrócona pozycja. To ja tylko Wam pokazałem rzut, jakbyśmy tą blachę obrócili tak, żebyście widzieli, jak przygotowane są krawędzie blachy. W Polsce najczęściej jest tak. Za granicą w Holandii spotkałem się, że jedna strona jest niefazowana. O, czekajcie, dam Wam wyżej. Jedna strona jest niefazowana, tylko druga. Wiecie? I to jest pion. Czyli na przykład ta strona jest tutaj fazowana, a ta nie. I w taki sposób wykonywano złącze na PM przetop. Czyli wiecie, jak na PM przetop to wygląda, że musi być po prostu około między 1 a 3 mm, takie założenia są między 1 a 3 mm przetopu. Na stoczniach najczęściej takie łącza są wykonywane proszkiem. Pierwszy przetop jest wykonywany właśnie drutem, właśnie nie proszkowym, tylko metalicznym, troszkę twardszym, bo drutem proszkowym przetop, jeżeli ktoś już ma jakieś doświadczenie, to nie zrobi się. Na pewno nie będzie to przetop taki wiarygodny. Coś tam wyleci, ale będą same dziury. To niezbyt ładnie wygląda drutem proszkowym. Dlatego robi się to metalicznym, czasami nawet twardym drutem. Sam przetop, a później wypełnienie drutem proszkowym. Takie są generalnie założenia na stoczniach, czy właśnie na stoczniach offshore'owych, takich, co właśnie produkują wszystko dla firm związanych z ropą. To są dwie takie próbki podstawowe, które się spotkałem. Oczywiście jechałem kiedyś na kontrakt, filmik właśnie o tym był kiedyś, najlepszy mój kontrakt w Anglii, właśnie na stocznię offshore'ową. Tam już była próbka dużo, dużo bardziej skomplikowana. Marzymy to wszystko. Właśnie tam musiałem wykonać próbkę, pozycja 6GR. 6GR to jest łączenie dwóch rur. To jest taka pozycja trochę jak 6G. Jak ktoś jeszcze też nie zna tej, to jest HHL045. To jest 6G, a 6GR to jest HL045 plus, jak to się pisze, flange. Flangę, chyba tak się pisze flangę, jeżeli dobrze pamiętam. Flansza. HL045 plus flansza, ale generalnie za granicą mówi się 6GR, czyli to jest to, a to jest to. Dobra, tak jak Wam kiedyś powiedziałem, w zależności od instytucji, która wystawia certyfikaty, tam są właśnie, raz są takie, a raz są takie oznaczenia. Jak będziecie szukać w internecie, to będziecie widzieli, że to wszystko ma swoje odnośniki. Słuchajcie, zmarzę to, tak? Bo opieramy się na razie tylko na 6G. Taka próbka, jak właśnie dostałem kontrakt do Anglii, musiałem wykonać, to jest połączenie dwóch rur. Nie wiem, czy uda mi się, powinno mi się udać. Słuchajcie, tu będzie jedna, tu będzie
druga, tak, żebyście, o, myślę, że to tak mniej więcej nam się uda. Będziecie wiedzieli mniej więcej dwie rury złączone razem, tu też są, tu też jest rura, o. One są połączone razem. No, artysta ze mnie żaden, ale słuchajcie, poczekajcie, mam tutaj też kawałek rury, żeby mi się tak nie rozeciało. O, właśnie. Bo to wiecie co, rysuję, a może nie każdy zrozumie. To tak wygląda. Słuchajcie, dwie rurki razem. Widzicie? Pod kątem 45 stopni. No, wygląda podobnie, co? Podobnie wygląda. Właśnie, dwie rurki ze sobą złączone. W tym jeszcze dodatkowo na tej jednej rurze jest taka, o, w odległości, jeżeli dobrze pamiętam, 20 chyba milimetrów od krawędzi. To było chyba 20 milimetrów albo 30, dokładnie nie wiem. Znajdowała się taki kołnierz dodatkowy. Wiecie, jakbyście przyłożyli... Czekajcie. Sprawdźmy marker. Więc dodatkowo znajdował się taki kołnierz, dosyć duży w porównaniu do średnicy rury. I rura była... ta tutaj, co wam pokazałem, to była mała. Tamta, nie pamiętam jakiej średnicy. Dosyć spora była, ale cała ta flansza, ten cały kołnierz, który tutaj przychodził, był 4-5 razy większy. Miało na celu, żeby nam utrudnić spawanie. Znajdował się nad złączem właśnie, którym spawaliśmy, nie pod. Jednakże dla wielu, przykładowo dla mnie, dla paru kolegów też, to było ułatwienie. Można było się o ten kołnierz troszeczkę zaprzeć sobie rączkę i fajnie sobie prowadzić. Kiedyś powiedziałem, że to jest dla mnie dużo łatwiejsza pozycja niż zwykła HL-ka. Chociaż tutaj jest taki myk, że jedna ścianka jest grubsza niż druga. Wygląda to mniej więcej tak. Pokażę wam od góry. Mamy właśnie dwie średnice, dwie rury. O, liczmy tak. Tak ładnie wam narysuję. Dwie rury. Tak? Dwie rury. Tylko w tym, że ta jedna rura jest normalnie... O, całość przejadę, tak? Gruba ścianka. O, tak zrobimy. To jest grubość ścianki tutaj. Tak? A druga przychodzi, jest cieńsza i w dodatku jeszcze sfazowana. Jest na przykład połowa długości i jeszcze w dodatku jest faza na niej. Czy ta faza jest od zewnątrz? Nie wiem, czy to ja wam będę umiał teraz narysować, żeby to wiedzieć. Jak to z boku? Czekajcie. Jak to ugryźć? Ciężko mi to właśnie, że jedna jest normalnie, druga jest sfazowana. Jakby tu fazę zrobić. Co, tak? Tak? O, mniej więcej tak będziecie wiedzieć, tak? Czyli to jest puste w środku, bo to jest rura. I tu jest puste. O. I to, przepraszam, źle zrobiłem. Faza jest w drugą stronę. O. Faza będzie w drugą, czyli od zewnątrz mamy. O, i to tak wygląda. Faza jest od zewnątrz. Ale ze mnie artysta, co? Ale już widzicie teraz, właśnie. Te ściany są dosyć grube w porównaniu do tych. I spawa się tutaj na przetop. No, tutaj za dużo zrobiłem otwór. Wiadomo, że tutaj będzie znowuż 3 mm. Ja to tak tłumaczę dla kogoś, staram się to dla was wytłumaczyć, ale często osoby, które to nie spawały tej rury właśnie na HL-ka to inaczej. HL-ka właśnie ma tą różnicę, HL045, czyli zwykła 6G, ma tą różnicę, że są dwie tej samej średnicy rury. Rury są te same, ale ścianki są tej samej średnicy i obustronnie sfazowane. Na 6GR to jest właśnie z jednej strony tylko sfazowane. W ten sposób, dobrze pamiętam, ta górna była niesfazowana, dolna była sfazowana. Fajnie mi się to spawało, ja byłem, powiem szczerze, że mi się spawało lepiej niż zwykłą właśnie 6G, czyli HL045, bo nie palą się tak krawędzie. Trzymamy się górnej blachy, górnej rury ścianki i sobie powoli jedziemy. Dla nieumiejętnego, dla niewprawionego spawacza
Bardzo łatwo jest przykleić to, bo jeżeli przytrzymają za długo, to się robi taki wałeczek i robi się przyklejenie. Ale dla mnie i dla wielu innych ludzi była to naprawdę dosyć, no może nie powiem, że super łatwa, ale nie była aż taka trudna ta pozycja do pospawania. Było też bardzo dużo czasu. Robiliśmy te próbki. Pamiętam, mieliśmy na to dosyć dużo czasu było. Bo tam było fajnie, bo przyjechaliśmy, na 2 dni mieliśmy próbki, jednego dnia przyjechaliśmy sobie popróbować, a to próby by pospawało się jedną rurę, bo nie było za dużo materiału, więc jeden z tych dzień wcześniej, a na następny dzień robiło się już próbkę. Ale powiem Wam, że to była właśnie jedna z trudniejszych, to jest właśnie jedna z trudniejszych próbek, na jakie będziecie musieli zwrócić uwagę. I słuchajcie, ostatnia próbka, na jaką trafiłem, trochę długo dzisiaj ten film, ale muszę to Wam pokazać, bo ostatnią, jaką zrobiłem, może ona nie była aż taka trudna, ale była dosyć dziwna. Pojechałem kiedyś spawać w Holandii wiatraki, ale te podstawy od wiatraków, te trójnogi takie, te wiatraki, które idą na morze, to są wiatraki, które po prostu ta część, którą robiliśmy, była zanurzona w wodzie, ale to była taka trójnoga. To była po prostu główna rura, tak, i odchodziły od niej raz, dwa i z tyłu tam była trzecia noga, czyli trzy nogi takie, tak? Trzy nogi. No i trzeba było tam do środka wchodzić i spawać. No i słuchajcie, zrobili specjalne próbki, które miały sprawdzić, czy będziemy umieli ten kawałek spawać. Do tego później tam wyżej też jakoś tak szły, więc chodziło o to, czy będziemy mieli wprawę w pospawaniu właśnie tej trójnogi. No i kazali nam zrobić próbkę w taki sposób. Dwie blachy, kumpel to nazwał trójkąt w suficie. Dwie blachy w taki sposób, do tego tutaj tak samo miała być szczelina, nie pamiętam, od 3 do 5 chyba milimetrów była szczelina i kazali nam wyspawać dosyć sporo w tym suficie proszkowym drutem. Przetop, oczywiście wiadomo, tak jak powiedziałem, nie wyszedł, bo jak jest taka dziura, to było tam narzygane, ale to nie o to chodziło, bo pospawaliśmy tutaj, dosyć sporo nam kazali pospawać, bo pamiętam, że mieliśmy pospawać około 5 cm, no dosyć dużo, wyszło tych lak w suficie, żebym Was nie skłamał, czekajcie, bo mi tutaj się coś się przesuwa, o, że wyszło nam w suficie, zrobiliśmy z 15 takich lak w suficie. Dosyć dużo trzeba było wylać. Nie będę dzisiaj mówił, on nam kreskę zaznaczył, ile trzeba ten. Ale później trzeba było tą pospawać górę, ale nie w tej pozycji. Znowuż kazali nam obrócić. Znowuż trzeba było zrobić to tak. I znowuż tutaj, w tym miejscu, na dole, wyszlifować sobie do takiego momentu, że nie będzie już żadnej dziury. Tak jak Wam powiedziałem, przetop proszkiem to po prostu prawie same dziury, ten proszek, ta szlaka w środku zostaje i trzeba było dosyć głęboko, no może nie głęboko, no ale z parę milimetrów trzeba było się właśnie wciąć, żeby to wyszlifować i wyspawać to w tej pozycji znowuż. Z tego co wiem, to później mieli to wziąć nam na rentgena, ale czy wzięli, nie pamiętam. Pamiętam, że no dosyć taka ciekawa. Tutaj był problem, bo normalną, zwykłą łuską, zwykłą dyszą nie dało się dojść, więc spawacze z wieloletnim doświadczeniem nie mieli z tym problemu. Każdy poklepał sobie łuskę, żeby zrobić ją taką wąską, bo nikt nam oczywiście węższej nie dał. Chociaż sami wiecie, że są takie łuski, te długopisy na przykład. Sklepaliśmy te łuski i się tak pospawało Belgowie, bo to w Belgii byłem na próbkach, bo to belgijska firma miała kontrakt w Holandii, więc w Brukseli pamiętam chyba, jeżeli się nie mylę, może nie w Brukseli, ale gdzieś w Holandii. No i ta firma po prostu belgijska
ci, którzy nas tam egzaminowali, bardzo, bardzo byli zdziwieni, tacy, no śmiali się, że Polak to potrafi. I to była taka właśnie najdziwniejsza chyba z próbek. I myślę, że nie powinniście trafiać na jakieś bardziej skomplikowane, chociaż trafiają się czasami, bo kiedyś na przykład trafiłem, przyszli, kazali mi pospawać, słuchajcie, kazali mi pospawać do czołowe dwie blachy, do tego zrobili tak i tak. I kazali mi zrobić do czołowo w pozycji PA, czyli w podolnej pozycji, przetop, połowę blachy wypełnić z razem z licem w tej podolnej, później postawić do pionu i w pionie zrobić drugą połowę, ale przetop już był zrobiony w podolnej, więc przetop już był zrobiony, więc tylko wypełnienie i lico zrobić w pionie, a na końcu położyć, zrobić z jednej strony chyba tak trójkę, pamiętam, z drugiej strony piątkę na tej i na tej blasze. I to była cała moja próbka, dziwna taka, ale oni po prostu popatrzyli, że takie najczęściej łącza są właśnie takie są stosowane we firmie, więc to wystarczyło, żeby po prostu dostać się do firmy. Czasami wymyślają naprawdę przeróżne. Spotykałem się z ludźmi, co mówili, że przez 3 dni robili próbki do firmy, w której później okazało się, że spawali spoinki 2,5-3 pachwinki, a robili przetopy, sufity i w ogóle Bóg wie co. Zależy na co traficie, ale najczęściej, tak jak dzisiaj Wam pokazałem, traficie na firmy, w których będziecie właśnie takie najprostsze rzeczy robić. Jeżeli firma jest normalna, to nie zaczną Wam wymyślać jakichś przeróżnych, przedziwnych egzaminów, tylko będą chcieli, żebyście pracowali, a później na robocie, wiadomo, i tak jeszcze się selekcję prowadzi i często właśnie po paru dniach wyrzuca się ludzi, nawet jak zdali próbki. Nawet tego samego dnia jeszcze wyrzucają, nawet jak już zdali próbki, okazuje się, że ci ludzie nie umieją spawać, to i tak nie trzymają ich. Więc może Wy napiszecie w komentarzu, na jakie Wy trafiliście próbki i co, no i Wasze jakieś takie właśnie doświadczenia z tym związane. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!